Katarzyna Sudnik, witam Państwa serdecznie w rozmowie Echo 24, a moim Państwa gościem jest pan Marek Mutor, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. We Wrocławiu rok 2022 poświęcony jest Edycie Stein. To niezwykła kobieta, niezwykły człowiek, filozofka, naukowczyni. A mimo wszystko wydaje mi się, że jest trochę niedoceniona i trochę nieznana. Dlatego Rada Miejska już w zeszłym roku ogłosiła, że ten rok, który teraz przeżywamy, będzie rokiem Edyty Stein we Wrocławiu. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest postać, która zasługuje nie tylko na pamięć, ale na to, żeby zgłębiać jej życie, jej działalność, jej dorobek intelektualny. Przypomnijmy, dlaczego my we Wrocławiu obchodzimy ten rok. Dlatego, że tutaj Edyta Stein przyszła na świat, tutaj się wychowywała, spędziła wiele lat swojego życia. Dom rodzinny, rodziny Steinów jest ciągle we Wrocławiu na ulicy Nowowiejskiej. Jest w tej chwili bardzo dobrze pięknie zadbany, wyremontowany. Opiekuje się nim Towarzystwo Edyty Stein. Też w ramach współpracy z naszą instytucją doprowadziliśmy do tego, że ten dom może przyjmować gości codziennie. Codziennie jest otwarty dla zwiedzających. Tutaj też podziękowania dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który wspiera ten projekt. I w tej atmosferze jakby odradzania się pewnej pamięci o Edycie Stein, Rada Miejska wyszła naprzeciw różnym oczekiwaniom, żeby ten rok ogłosić. Edyta Stein to jest postać formatu europejskiego, ale też ważna postać z historii naszego miasta. Ja bym chciała, żebyśmy przybliżyli trochę tę postać, bo to jest kobieta, która, no, jej życie wystarczyłoby na wiele innych, tych zwrotów w swoim życiu też miała bardzo wiele. Urodziła się we Wrocławiu. Tak, przypomnijmy, że urodziła się w rodzinie żydowskiej. To była rodzina, no, przynajmniej jeśli chodzi o matkę, to była bardzo religijna kobieta. Odebrała też wychowanie w tej kulturze. Natomiast ona, można powiedzieć, była indyferentna religijnie. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, po prostu nie wierzyła. I dlaczego stała się ważną postacią? Ona bardzo chciała pracować naukowo. I bardzo skutecznie tego dokonywała. Była jedną z pierwszych kobiet w Niemczech ówczesnych, która zrobiła doktorat. Nie było jej łatwo. No nie było łatwo, dlatego że w tych czasach kobiety nie robiły doktoratów już rzadko kiedy, zwłaszcza w Niemczech, bo w Polsce, w ówczesnej wolnej, która się rodziła właśnie po 1918 roku, to można powiedzieć, że było lepiej, jeśli chodzi o prawa kobiet i dostęp kobiet, ale też to były takie czasy, że to nie było oczywiste wcale. Ona stała się jedną z najbliższych współpracownic Edmunda Husserla, który był twórcą fenomenologii, jakiego ważnego kierunku w filozofii europejskiej XX wieku. Właściwie takiego kierunku, który bardzo na nas dzisiaj wpłynął i my, można powiedzieć, bardzo często, przynajmniej jeśli uprawiamy jakiś rodzaj refleksji naukowej, to właściwie myślimy kategoriami, które fenomenolodzy wymyślili. Często się nimi kierujemy. Mogę to rozwinąć, jeśli będzie na to czas. Edyta Stein w którymś momencie, jak wszyscy fenomenolodzy, konfrontowała się z zagadnieniem istnienia Boga. I doznała, można powiedzieć, ona mówi o tym sama, że to była jednak łaska, prawda, że ta droga intelektualna ją do tego przygotowywała, ale nawróciła się na katolicyzm. Po pewnym czasie została także zakonnicą katolicką, karmelitanką. Nie było to łatwe w relacjach rodzinnych. Nie było to łatwe właśnie w relacjach rodzinnych. No, można powiedzieć, że dla matki jej to był bardzo duży cios. Można powiedzieć, że wspólnota żydowska przeżywa odejście kogoś do religii chrześcijańskiej, jak można powiedzieć, jak śmierć bliskiej osoby. To myślę, że było bardzo trudne. Tak, dla samej Edyty Stein to było trudne, ale fenomenolodzy mają taką jakby zasadę myślenia, że jeśli już jakby odkryję jakąś prawdę, to ja za nią podążam jakby w sposób bezkompromisowy. I to było jakby w tej kobiecie. Tego też możemy się dzisiaj od niej uczyć. Ona jako karmelitanka też ma duży dorobek intelektualny. Warto powiedzieć, że ona bardzo wcześnie dostrzegła ryzyko związane z reżimem nazistowskim w Niemczech. Ona ostrzegała dużo wcześniej o tym. Już w 1933-1934 roku, kiedy to się zaczynało, kiedy Hitler dochodził do władzy, obejmował tę władzę, ona wtedy pisze list do papieża, już jako karmelitanka, do papieża Piusa XI, ostrzegając papieża, ale ona go traktowała też jako kogoś, kto może nagłośnić to w opinii światowej, prawda, przed tym zagrożeniem, które się wiąże z niemieckim nazizmem. Nic się takiego nie stało. No właśnie, no, niemiecki nazizm kwitł w najlepsze i w końcu doprowadził do okropieństw II wojny światowej, o czym dobrze wiemy i czego Edyta Stein była także ofiarą, dlatego że ona zginęła równo 80 lat temu w obozie Auschwitz. Ta jej droga naukowa też nie była łatwa, mimo że współpracowała ze swoim, jakby, nie wiem, człowiekiem, który był dla niej wzorem.
to później twierdziła, że to on zablokował jej drogę naukową w pewnym momencie. Tak, myślę, że można popatrzeć na Edytę Stein też z punktu widzenia takiego dopominania się o prawa kobiet, szczególnie w świecie nauki. Współczesna feministka. Ówczesna, można by tak powiedzieć. To jest zresztą ciekawa postać też z tego względu, bo to jest i feministka, i zakonnica, i osoba, która łączy religię i łączy narodowości. To jej doświadczenie jest bardzo ciekawe. Ona rzeczywiście była jednym, można powiedzieć, ze współtwórców tej szkoły fenomenologicznej. Bardzo mocno współpracowała z Husserlem przy wydawaniu jego dzieł, opracowywała jego zapiski. Była też dla niego partnerką do dyskusji tej filozoficznej. Ale on jakoś nie mógł pokonać tej bariery. Znaczy widział ją w roli jednak asystentki, wiecznej asystentki. Jej aspiracje były zupełnie inne. Ona chciała po prostu być filozofem, filozofką, jak zwał, rozwijała korespondencję z licznymi filozofami, luminarzami życia intelektualnego ówczesnej Europy, między innymi z Polakiem Romanem Ingardenem. To wszystko łączyło ich zresztą nawet relacje takiej, można powiedzieć, mocnej sympatii. To wszystko jakby sprawiało, że ona czuła się sfrustrowana u tego Husserla. On ją bardzo cenił, ale z drugiej strony nie potrafił jakby przejść tej bariery i ona sama odczytywała jakby to trochę przez pryzmat właśnie tego, że jest kobietą. W momencie, kiedy ona zdecydowała, to była osoba, która bardzo mocno też widać jakby w tej jej drodze życiowej taką wolność wewnętrzną. Ona sama zdecydowała wbrew całemu swojemu otoczeniu, że przechodzi na katolicyzm, że w końcu zamyka się w Karmelu. Przecież to jest zakon z bardzo taką regułą, można powiedzieć, radykalną, bo trzeba się zamknąć i już nie wychodzić. To była też jej wolna decyzja. Też tam odkrywała jakby pewne inne aspekty swojej osobowości, też jako kobiety, jako już chrześcijanki, jako można powiedzieć, że weszła na pewną drogę też takiego teologii. To jest postać bardzo ciekawa. Nie bez powodu Jan Paweł II ogłosił ją patronką Europy, dlatego że wiele sposobów myślenia europejskiego, choć nawet o tym nie wiemy, czerpie gdzieś z tych źródeł, które odkrywała także Edyta Stein. Rok 2022 jest rokiem właśnie Edyty Stein. Nadal jest wystawa w rynku na Placu Gołębin? Już tej wystawy nie ma. Ale była niezwykłą wystawą. Ja tam byliśmy przy otwarciu i rzeczywiście to była wystawa, która pokazywała tę postać właśnie tak, jaką jest. Tak, no, też była bardzo ciekawa forma. Tak. Myślę, że tego rodzaju przedsięwzięcia jeszcze będziemy powtarzać w przyszłości. Natomiast to, do czego chciałem teraz zaprosić, to udział w tygodniu Edyty Stein. No właśnie, ten tydzień zaczyna się od 10 października. Tak. Cały tydzień, który się zaczyna w poniedziałek 10 października, będzie we Wrocławiu dedykowany Edycie Stein. Będzie można wziąć udział w takich wydarzeniach jak Remembrance and Future Forum, międzynarodowe spotkanie w Centrum Historii Zajezdnia, które będzie poświęcone tej postaci i różnym inspiracjom, które się z nią wiążą. Będzie też w tym czasie odbywać się konferencja naukowa w domu Edyty Stein, organizowana przez Towarzystwo Edyty Stein. Stowarzyszenie Mosty Kultury organizuje koncert w Kościele Świętej Elżbiety wieczorem w środę. Myślę, że bardzo piękny, z udziałem chórów, między innymi Wrocławskiego Chóru Żeńskiego. Będzie też wystawa w Kościele Świętego Michała Archanioła. Wiele innych wydarzeń, drobnych i większych, na które serdecznie Państwa zapraszam, bo to wszystko można znaleźć w internecie i skorzystać z tego tygodnia, z obecności ciekawych osób we Wrocławiu, żeby poznać bliżej Edytę Stein, żeby poznać dom Edyty Stein, czy to, co robimy w Centrum Historii Zajezdnia. Bo część tych spotkań jest w Centrum Historii Zajezdnia, a część właśnie w obiektach, z którymi Edyta Stein była związana, albo właśnie w obiektach sakralnych. Ja chciałabym wrócić do tych niezwykłych gości, bo opowiadał Pan, że rzeczywiście to będą goście niezwykli. Ja bym wymienił tylko kilka nazwisk osób, które odwiedzą nas w Centrum Historii Zajezdnia od 10 do 12 października. Jeśli ktoś jest zainteresowany postacią Edyty Stein, to polecam już w poniedziałek wykład pani Jadwigi Guerrero van der Meijden, która jest nie dość, że specjalistką od tej postaci, też bardzo ciekawie o niej opowiada. Odwiedzi nas też między innymi Ziwai So. To jest Chińczyk, ale obywatel Wielkiej Brytanii, który jest
autorem pomnika ofiar totalitaryzmu w Brukseli. Ten pomnik jeszcze nie istnieje, ale jest jego projekt. ZY to jest człowiek, który bardzo dobrze przeżył jakby historię ofiar totalitaryzmu XX wieku i ten jego projekt jest no, piękny i ma takie bardzo głębokie znaczenie. Zachęcam do jego poznania, ale tego samego dnia będzie też u nas Jana Hrynko, która na co dzień pracuje w Kijowie, w Muzeum Hołodomoru. Natomiast będzie nam relacjonować, ponieważ no, ona też objeżdża tereny Ukrainy i trochę zaczyna tam to już środowisko dokumentować też zbrodnie, które Rosjanie popełniają na Ukrainie. Można powiedzieć, no, współczesny totalitaryzm, to też jakby będzie taka relacja bezpośrednio stamtąd Jany Hrynko. Będą filozofowie, będą ludzie kultury, będzie Gabriel Iwel z Niemczech, bardzo taki energetyczny artysta, który przygotowuje się do wielkiego projektu inspirowanego między innymi właśnie postacią Edyty Stein. Projektu witraży w Kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku. Też wspaniale o tym opowiada. No właśnie, i to będzie też taki projekt, który jeśli uda się zrealizować, to zmieni nieco wygląd tej przestrzeni właśnie na Wyspie Piasek, tego kościoła i tej całej przestrzeni, która tam jest. Więc myślę, że to może też zainteresować wrocławian. Bardzo serdecznie polecam, szczególnie Remembrance and Future Forum w Centrum Historii Zajezdnia, ale także te inne wydarzenia. Zaczęliśmy od Edyty Stein, ale to są już jakby poszerzenia. Zmieniają się horyzonty. Patronka Europy, stąd właśnie to źródło. Tak. No Edyta Stein i jej dorobek bardzo mocno wpływa na postrzeganie Europy, dlatego najpierw zaczynamy od przyjrzenia się jej biografii, temu co dokonała, a później jakby od niej wychodzimy trochę do szerszego myślenia. Myślimy szczególnie o dwóch rzeczach. Po pierwsze świadomość europejska, czy istnieje coś takiego, co to znaczy być Europejczykiem. O tym będzie na przykład opowiadał Antoine Arjakowski z Paryża, który poświęcił wiele lat pracy także filozoficznej, by się przyjrzeć temu zagadnieniu, ale też idziemy w inną stronę, w stronę historii ofiar totalitaryzmów. Edyta Stein była jedną z niezliczonych ofiar totalitaryzmów. Zresztą w jej doświadczeniu odbija się równocześnie coś, co nazywamy męczeństwem w chrześcijaństwie. Ona została aresztowana dlatego, że biskupi holenderscy, ona przebywała wówczas w Holandii Wecht, biskupi holenderscy protestowali przeciwko prześladowaniom Żydów. Niemcy w odwecie aresztowali wszystkich Żydów, katolików, którzy byli wówczas w Holandii. 30 osób, w tym Edyta Stein i jej siostra, oni zginęli w Auschwitz. Więc jakby w jej doświadczeniu skupia się i męczeństwo chrześcijańskie, można powiedzieć, zginęła za wiarę, ale z drugiej strony stała się jedną z udziałowczyń, jeśli tak można się wyrazić, tej wielkiej tragedii, jaką był Holokaust. Więc można powiedzieć, że ona też jest jakby dobrym powodem do tego, żeby jeszcze raz przyjrzeć się historii totalitaryzmów XX wieku. A zatem Edyta Stein, świadomość europejska i pamięć o ofiarach, to wszystko jest o historii, ale także bardzo mocno o naszej współczesności. Panie dyrektorze, zapraszamy na te spotkania od poniedziałku w Centrum Historii Zajezdnia. Oczywiście na Państwa stronie możemy znaleźć wszystkie informacje. To są goście, wstęp jest wolny. Wstęp jest wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona, dlatego należy się rejestrować na stronie zajezdnia.org albo na stronie projektu rememberandfuture.com. Znajdą Państwo formularze rejestracyjne i po prostu wystarczy tam się zarejestrować. Nie trzeba nic płacić, chodzi tylko o to, żebyśmy mogli kontrolować liczbę miejsc. No właśnie, bo chciałam się jeszcze zapytać, to są zagraniczni goście, czy to będzie tłumaczone? Tak, będzie tłumaczenie symultaniczne na język polski, więc dla każdego jest to dostępne. Zapraszamy na najbliższy tydzień, a co jeszcze dalej, później do końca roku w Centrum Historii Zajezdnia? No, będzie się bardzo dużo działo. Wy w ogóle nie zwolniliście nawet na wakacje. Nie zwolniliśmy tempa. Jesienią jeszcze może warto zapowiedzieć, że będziemy trochę poświęcać uwagi rzece Odrze. Minęła w lipcu ćwierćwiecze wielkiej powodzi, także Odra była na językach ze względu na to, co się katastrofę działo. Tak ekologiczną. Jest. Tych katastrof, jak się okazuje, w historii było całkiem sporo, natomiast będziemy chcieli się skupić na Odrze i tym pięknym dziedzictwie, także kulturowym, który się wiąże z Odrą. Już 14 października zaprosimy Państwa na otwarcie wystawy poświęconej Odrze jako granicy i jako rzece, która też łączy. Będziemy wystawiać, to będzie taka klasyczna wystawa eksponatowa, będziemy prezentować oryginały traktatów, dokumentów i map, które się wiążą z historią Odry. Od, można powiedzieć, wczesnych czasów nowożytnych, mapy Śląska, po traktat Schengen, który przyjeżdża do nas z Luksemburga, wtedy kiedy Odra już przestała być granicą, bo granice wewnątrz Unii Europejskiej zostały de facto
zniesione. O Odrze jeszcze będzie więcej tej jesieni, także zapraszam Państwa i do tego. Bardzo dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem był pan Marek Mutor, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję, kłaniam się. Dziękujemy.